Dzień dobry. Dzisiaj waga na rano pokazała 100,5 kg. Zatem taka sama jak wczoraj. O godzinie 5 wysłałem do Lukiego raport. Jeszcze niestety nie dostałem wiadomości. Jest prawie 8. Nie będę ukrywał. Jestem po raz pierwszy straszliwie głodny, więc czekam, aż Luki odpisze i da mi znać, co mogę zjeść. A póki co zrobiłem sobie herbatę. Herbatę malinową ze słodzikami, żeby delikatnie się przypchać, że tak powiem. Wypiłem też już jakieś 3 litry wody pewnie, także też jest całkiem spoko. Zrobiłem rano pozowanie, zrobiłem rano vacuum, a teraz po tym jak zrobiłem całą pracę w zasadzie, siedzę i czekam, aż Luki odpisze. Oglądam sobie YouTube'a. Dzisiaj mam w planie zrobić ramiona, nietypowo dla mnie, natomiast taki jest, tak zakłada plan. Dzisiaj ramiona, jutro FBW. Natomiast z takich rzeczy, które dzisiaj będę jeszcze musiał zrobić, to mam barbera, ogarnąć trochę brodę, ogarnąć trochę włosy, żeby dobrze wyglądać na scenie. No i w zasadzie z dzisiejszych rzeczy to do barbera będę jak szedł, nabiję sobie trochę kroków, tak żeby aktywność mi się dzisiaj zgadzała. Te 8 tysięcy cały czas kroków robię, cardio jak wiecie już na ten czas w ogóle nie wykonuję, więc to akurat odpada. No i co? I jeżeli chodzi o jutro, została mi ostatnia sesja fizjoterapii i w zasadzie to jesteśmy gotowi do działania. Także jestem niezwykle ciekawy, co mi Luki odpisze, jak oceni temat, a póki co piję swoją herbatkę. A jak tylko coś będę wiedział, to wam dogram, co i jak. Dobrze, Luki odpisał, nie robimy żadnych zmian. Źle zrozumiałem po prostu poprzedniego maila. Także lecę dzisiaj klasycznie moją owsiankę. Lecę klasycznie dzień niski, powiedzmy. 240 węgli, 65 tłuszczy, 300 białka. A jutro będę dawał znać, co dalej. Siadam i zjadam, bo jest praktycznie 9. Powinienem zjeść o 6.30. Także jest grubiutko. Dobra, na chwilkę wyłączam, tu się robią warzywka, czyli klasycznie miks, ogórek zielony, cukinia, odrobinka czerwonej papryki, co tam jeszcze jest, troszeczkę marchewki i w zasadzie to chyba tyle, pieczarek nie dawałem, bo Sylwia mówi, że coś jej pieczarki szkodzą, a tutaj mam swój posiłek, 250 g warzyw, 60 g awokado, 250 g piersi z kurczaka i 10 g oleju. A czy nie oleju, tylko masła makadamia. Także tak to wygląda. Zapierdalać trzeba. Jem i lecę do barbera. Dobra, witam was w posiłku przedtreningowym. Mam tutaj swoje 100 g kleiku, 50 g banana, 200 g truskawek, 10 g czekolady gorzkiej 100%, 10 g masła migdałowego i 60 g izolatu białka. I to w zasadzie tyle. Cóż, odpalam coś do oglądania i lecimy dzisiaj robić łapy, biceps z tricepsem, bo w zasadzie dzisiaj taki trening dość pompujący, nie ma dzisiaj za wiele też do powiedzenia. Byłem dzisiaj jedynie u barbera i tak naprawdę to jest wszystko, co robiłem. Do tej pory, oprócz oczywiście pracy, ale to tego nawet nie liczę, no bo to są rzeczy, które i tak robię codziennie, więc tak to wygląda. Zabieram się za jedzenie, bo jest godzina 15.41, bardzo późno dzisiaj jemy, ale raz, że późno zacząłem, a dwa, że Sylwia jeszcze w pracy nadrabia obowiązki, więc trzeba jakoś się
zbierać i pośpieszyć. Leżę sobie i chilluję przed treningiem i piję swojego pre-workouta, czyli cytruina arginina. Oglądam sobie tam Podlaski Kuwait z Smurfem Coxem. No i co? I tak tylko pokazuję, żeby pompę utrzymać, cały czas leci przedtreningowa. Ja, jak wiecie, nie używam przedtreningówek raczej na stymulantach, ale cytrulina, arginina dzisiaj zwłaszcza, no i ogólnie przez cały prep wchodzi jak złoto. Nowy smak, blueberry, coś tam, bardzo, bardzo dobry, polecam serdecznie, zwłaszcza jak się doda lodu, który niestety mi się skończył, ale wodę mam zimną. To jest naprawdę sztosiwo. Ja już po siłowni, dzisiaj tylko ramiona. Zrobiłem też jedno ćwiczenie na łydki. Wszystko robiłem dzisiaj objętościowo, czyli były po 4 serie na ćwiczenie, 4 ćwiczenia na biceps, 4 ćwiczenia na triceps, nic do upadku, wszystko z takim jednym, 3 do 1 powtórzenia w zapasie, naprawdę bez jakichś zajazdów, ponieważ no to już nie jest czas na to, żeby się zajeżdżać. Jutro zresztą mam jeszcze FBW, więc te ramiona chcąc nie chcąc będą i tak pracować na ściąganiach, na wiosłowaniach, na wyciskaniach, także one będą jeszcze przepracowane. Generalnie wczoraj robiłem brzuch, więc dzisiaj łydki, ale łydki to były już ostatnie, bo nogi mam dość zmęczone, więc też nie chcę jakoś dokładać zmęczenia do tych nóg, zwłaszcza że na tym etapie nie jest to ani już wskazane, ani potrzebne. Też co do tych nóg, to jutro idę jeszcze do kliniki, więc troszeczkę nogi sobie przemasuję, zrobię sobie kaftany. No i generalnie sobie troszkę jutro przyciluję te nogi. Już Luki zalecenia mi na jutro rozpisał. Niezależnie od tego, z jaką wagą wstanę, a podejrzewam, że wstanę z wagą pewnie poniżej 100 kg, no to mam chyba, dokładnie wam jutro powiem, bo musiałbym to sprawdzić, ale chyba 180 g białka, 760 g węgli i 10 g tłuszczy, czyli rozpoczynamy ładowanie. Jest to pierwszy dzień ładowania. Jutro mamy czwartek, więc te niskie dni dość przyciągnięte, ale forma, mam nadzieję, będzie naprawdę, naprawdę znacznie, znacznie lepsza. Jestem też pod ogromnym wrażeniem, jak ta waga mi się trzyma naprawdę, bo biorąc pod uwagę, że wszystko już w zasadzie jest wyciągnięte, środki, hormon, wszystko, co mogłoby tą wagę trzymać, a waga cały czas powyżej stóweczki się utrzymuje, więc naprawdę solidnie jestem w stanie powiedzieć, że dobudowaliśmy z Lukim przez naprawdę niezbyt długi okres, no bo z tego co pamiętam było chyba 169 dni okresu masowego, czyli pół roku masy takiej solidnej. Oczywiście wcześniej chwilkę robiłem odbicie jeszcze z Dominikiem, ale to odbicie nie było jakieś takie, bym powiedział, produktywne. Też to było odbicie na offie w zasadzie, bo robiliśmy z Dominikiem PCT takie niemal, z tego co pamiętam, więc no takie odbicie, nie odbicie, ale generalnie ja jestem naprawdę pod wrażeniem. No i teraz zobaczyć, jak to na scenie się będzie prezentować. Jestem naprawdę, naprawdę ciekawy tego, jak ten wynik będzie wyglądał. Lecę jeszcze do Lidla dzisiaj kupić jakieś rybki na jutro, bo powiem wam, że ostatnio kupowaliśmy mięso z Lidla, ale to mięso bardzo dziwnie pachnie. W ogóle jakieś to mięso się zrobiło dziwne, nie wiem skąd oni je biorą, więc przestaliśmy kupować w Lidlu mięso.
i kupujemy od takiego rzeźnika tutaj u nas w takim Sugrycie. Oni mają swoją hodowlę. No i powiem wam, że jest naprawdę duża różnica w jakości tego mięsa. Po pierwsze, mięso jest świeże, w ogóle nie ma zapachu, w sensie nie pachnie niczym jak się je zrobi, bo tamto jebało pierdem dosłownie. Nie wiem czemu, ale tak było, to jedlowskie. Więc jakość jest zdecydowanie na plus. No i chyba na razie kończymy z kupowaniem takiego mięsa lidlowego, bo naprawdę no nie jest to jakościowa rzecz. Wysyłam jeszcze dzisiaj jedną paczkę, bo ktoś sobie zamówił koszuleczkę, za co serdecznie dziękuję. Wpisujemy numer. Przepraszam was, że jest na razie wszystko tak manualnie, ale nie ukrywam, że ostatnio coś kontakt ze swoim informatykiem mam słabszy i trochę mu z tym wszystkim schodzi. Myślałem, szczerze mówiąc, że szybciej to ogarniemy, ale wszystko wymaga czasu. Na pewno już niedługo będzie strona, a na stronie nowe produkty. Co? To zobaczycie. Ktoś tam pisał, żeby zrobić też tanktopy. Pomyślę o tym. No i będziemy się rozwijać dalej. Na dzisiaj słuchajcie, to jest tyle. Dziękuję wam za cały dzisiejszy dzień. Zapraszam was do wspierania kanału. Możecie postawić na dole kawkę, ponieważ chciałbym mocno teraz po angielsku nagrywać do was vlogi. A niestety tłumaczenie kosztuje jednego odcinka około, z tego co pamiętam, chyba 80 zł, czy 90, jakoś tak, czy 120, no nie pamiętam, w zależności od tego jest chyba tam, nie wiem, $2 za minutę przetłumaczenia, czy coś takiego, więc każde pieniążki, które wpłacicie, pójdą oczywiście na rozwój kanału. Więc tyle. Dziękuję wam serdecznie. Do usłyszenia jutro o 18:12. Do zobaczenia.